W tym wideo opowiem Ci o funkcji Dual Channel Recording rejestratora Zoom F8, czyli o możliwości równoczesnego nagrania drugiej oddzielnej ścieżki dźwiękowej, na przykład o nieco innym poziomie głośności. I pozwoli Ci to w tym przypadku mieć tak zwane nagranie bezpieczeństwa. Będzie to dodatkowy plik, no i z niego możesz skorzystać, kiedy nagle, powiedzmy, pojawią Ci się jakieś niespodziewane hałasy, które zakłócą Twoje nagranie właściwe. Mi przez przypadek spodobało się to o tyle, że wybieram sobie, w zasadzie ustawiam sobie tą drugą ścieżkę o nieco innych parametrach, a potem, jak już nagram, to wybieram tą, która moim zdaniem jest najlepsza. I jakaś podobna funkcja była w Zoomie H6, w moim poprzedniku tegoż to H8. No, niestety, byłem młodym filmowcem, ta funkcja była gdzieś zagrzebana w menu i nigdy jej nie używałem. W F8 dostęp jest tutaj na tyle logiczny, jakiś prosty i po kilku testach zdecydowałem się na tą opcję. I warto, abyś jej używał nawet wtedy, jak już zdecydowałeś się na uaktywnienie tak zwanego limitera, który do końca może nie zapobiegać zjawisku typu clipping, czy jakimś tam innym, że tak powiem, zakłóceniom. I to podwójne nagrywanie jest możliwe na kanałach od 1 poprzez 2, 3, 4, prawda? I co musisz zrobić? W sumie jest to bardzo proste. Naciśnij menu, masz tutaj menu, następnie znajdź rek, wciśnij tutaj taki przycisk, potem znajdź Dual, wciśnij przycisk Select, no i zadecyduj, które ścieżki chcesz połączyć. W moim przypadku jest to Input 3, Input 4. Można to zrobić też dla Input 1 i 2, do których właśnie podłączam jakieś kapsuły mikrofonowe Zooma, które jeszcze mam po F6. I kiedy Dual Recording działa, zobaczysz zmianę nazwy na analogicznych ścieżkach, powiedzmy tutaj w tym przypadku 3 jest razem z D3, prawda? 4 jest z D4, czyli ta góra łączy się tutaj ładnie z dołem. W zasadzie potem jedyne co musisz zrobić, to dostosować tutaj tymi pokrętłami indywidualny poziom dźwięku dla każdego kanału, prawda? Dla każdego recording. I tu możesz się pobawić, oczywiście dla potrzeb filmu tego nie robię, bo trwałoby to zbyt długo. Oczywiście dual recording zabierze Ci znacznie więcej miejsca na karcie pamięci. No, warto, żebyś o tym pamiętał. Na szczęście tenże Zoom F8 akceptuje karty pamięci nawet do 512 giga każda, także można nagrywać, no ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że pamięci schodzi troszkę więcej. I jedyne co chcę jeszcze dodać, że jak używasz, powiedzmy, kapsuł mikrofonowych Zoom, to poziom dźwięku tego nagrania zapasowego jest obniżany urzędowo o 12 dB. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli rozważasz inwestycje w tegoż to Zooma F8, naprawdę warto. Także ja latami używałem F6, przeszedłem z F4 na F8. Rzeczywiście dorasta do moich oczekiwań. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jeżeli już masz ten sprzęt, masz tego Zooma, to napisz o jakichś swoich wrażeniach. No, być może to pomoże jakiejś innej osobie, innemu domorosłemu filmowcowi w podjęciu decyzji o jego zakupie.